zachód słońca zaraz będzie piękny. Pierwsze co rzuciło się w oczy na Cyprze to zbiorniki na ciepłą wodę na dachach. Mają je prawie wszyscy. Jedziemy zwiedzać miasto. Auto gotowe. Wszystkie auta z wypożyczalni na Cyprze mają czerwone numery, żeby było można poznać, że jest taka możliwość, że ktoś przyjechał z Europy i może mieć problem z jazdą po lewej stronie. Także jest to fajny pomysł, każdy wie, że czerwoną tablicą to jest wypożyczalnia. Pełny skład. Jedziemy na wycieczkę. Trochę Cypru z okiem samochodu. To nie wysiądziemy tylko tutaj z skały, a co? Wysiądziemy specjalnie dla ciebie. O Jezus, jak pięknie. To była sekta. No i gdzie przyjechaliśmy? Do skały Afrodyty. Idzie. Może wyjdzie noga. O, Hancior. Idziemy, jak tu pięknie. Ale same czerwone tablice. To się znaczy większość. Tu jest przejście, tędy się przechodzi. Nie. No tak, pod tą autostradą. Na pewno, chcę cię zobaczyć, to weź od razu kręć. A jakiś bilet się kupuje? Nie. Nie. Tylko którędy tu się idzie? Którędy tu się idzie? Tam na górę? No to idziemy na skałę Afrodyty. O kurde, jakie przejście na jedną osobę. No i już wyszliśmy.
której to wyszła? Co? Z tej dużej. A nie z tej? Nie, ta duża to jest skała Afrodyty. Zrobiłeś? Tak, tam można wejść na nią. Albo oblecieć dronem można. Idziemy na skałę. Idziemy na skałę Afrodyty. Słyszałem, że nie jest tak ciężko tam wejść. Może mi się uda. Widzę, że tam ludzie są. Na czubku. Tutaj tworzy się piana i z tej piany właśnie wyszła Afrodyta. Piękna wysepka. Z drona by były piękne widoki, a tu już ludzie się opalają. Ciekawe, spróbujemy. Idę tam pod górę. Może chociaż kawałek spróbujemy. No, ale chyba będę musiał kamerę wyłączyć, bo nie dam rady z kamerą wejść. Ale zobaczymy, może nam się uda. Idziemy, idziemy. Już pół góry mamy. Idziemy dalej. Nie jest tak źle. Myślałem, że będzie gorzej. Chyba schodzić będzie gorzej. Jak wchodzić. Lekka zadyszka. Nie chodzisz za mną. Idę tutaj na dół. To już na dół? Proszę? Już na dół? I znowu rodaków spotkaliśmy. No, dużo Polaków. Dużo Polaków. Już Cybię znasz chyba. No, jestem na szczycie. Uja. Udało się. Drona nie potrzeba. Są piękne widoki. Bez drona. Jeszcze wygranie wysepki małe. Thank you.
No powiem wam, że wejść było łatwo jak zejść. Ale jakoś pomalutku dajemy radę. Ale już pół górki mam za sobą. No prawie już, jeszcze parę metrów i będziemy. No jeszcze dwa kroki. Kurwa, jesteśmy, zeszliśmy. No tak to wygląda z dołu. Idziemy znowu do sekretnego przejścia. Musimy przepuścić z pierwszeństwem w dom. No tak. Wiesz co, to zobaczymy. Idziemy. No idź. Tylko patrz pod nogi, żebyś nie weszła w błotko złotko. A po tym słońcu to nic nie widzę w oczach. O, tutaj uwaga, to jest bardzo mokro. Ale nie jest głęboko. Ale wiesz co, jak ona ma materiałowe. Aha. Nie jest głęboko, spokojnie można przechodzić. O, widzę światło. Widzę światło. No i... Tajne przejście. Bożenka, podobał się? Czytaj tutaj. Ty? Co? Zdjęcie zrobimy, to później przetłumaczymy. O, Hania, ja chciałem cię jak wychodzić z tunelu. Słuchajcie, muszę zanieść do samochodu, bo... No już idziemy chyba do samochodu. Idziemy, tak. O, mama Ania. O. Reżyser wyszedł. Reżyser wyszedł. Przypadkowo reżysera złapałem. I producenta. Dobra. Dał ta teraz, honey?